Hej, witajcie Amerykanie w kolejnym odcinku zagrajmy w Divide and Conquer. Kampania frakcją Isengard. No dobra. No dobra, no okej, okay, koniec story, hej, hej. Krótko mówiąc, lecimy teraz na dwa miasta, zobaczymy. Któreś na pewno zdobędziemy, myślę, że nawet dwa uda nam się. Chase Fire! Daj mi region. Co to było? Dunlostir. Verge Magic. Do you think me a mindless meeting? Do you think me a mindless? Goodbye. Goodbye, no strzuje. Goodbye, Sedlai. Tyle tylko powiem. Dobra, bardzo ciekawie nam na razie idzie ta kampania. No, stoimy w miejscu jak dwa kołki w gnoju. Czy tam jak widły w gnoju, jak to wali. Ale zaraz to się skończy, Rohan upadnie na kolana i wszystko zakończy się bardzo porządnie. Ej, Dunland. Co ty robisz, Dunlandzie jeden ty? Panero jedna ty. Haradrimowie mogą mi dużo zrobić. Nie, Haradrimowie to kumple. My na Smogur Climate. Ciekawe. To jednak odbili, mówicie? Jednak im się udało. A gdzie jest ten mój szpieg? Zacny. Tu jesteś. Ja tam nic ciekawego? Boom! Destroy them! Mam nadzieję, że nie dostaną żadnego wsparcia. Ale to moje gówno. LOL. Ale same doraz będzie dużo warte. Shadow Mordor, dobre relacje, jak miło. Och. Co to, masz jakieś dwa oddziały, powinien się... Chociaż tak... No dobra, lecisz do Helmowego Jaro jako dowódca. Idziemy ci wpierdzielić. Ale trochę się obawiam, że to może mi... Mają trochę konnicy i tak... No ta konnica tak mnie nie przekonuje, żeby z nimi walczyć, tak krótko mówiąc. Konstrukcja kompletna, Melkor. W sumie też nie mogę za bardzo stać w miejscu. Dlatego się, myślę, ruszymy tutaj. Chociaż poczekajcie, jeszcze jedna rzecz. Gdzie to mój szpieg drugi? Siebie gdzieś w pobliżu, skoro mam widok na Dunlostir. Jesteś, tylko że się zlał z otoczeniem. Kawaleria, nie to dobra. I teraz tak. 15:33, a to jest to pobijana armia, to można iść. Dzień dobry, zapiszmy grę? Chociaż dopiero co po rozpoczęciu odcinka, ale... Nie mamy przewagę dwukrotną liczebności, ale tylko dlatego, że mam tych smigoli, którzy za dużo nie zrobią niestety. Ewentualnie przyjmą ciosy od kawalerii przeciwnika i tylko tyle. I myślę, że dlatego właśnie ustawię ich w pierwszym rzędzie. Na pewno nie moją piechotę. Nie, nie, nie. Ja tego mogę się pozbyć. To jest 1-1, czy tam 1-0 nawet. Statystyki to dajcie spokój, to jest... Żal to mieć, ale że dostałem, to nie będę rozwiązywał, no bo... Znowu utrzymanie 90, to jak za coś, co mi zbierze obrażenia i jest tego od cholery, to... Czemu nie? No dobra. Generał jeszcze fajny. Dobrze, że mam tego generała jednak, bo on mi bardzo pomoże. Jeden oddział z tej strony, drugi oddział z tej, ale najpierw. No dobrze. Chodźcie, nie uciekać od razu. Tył. To jedynie łucznicy, którzy... O, wy możecie nawet kołki wyciosać. Ale za dużo to te kołki na razie nie dadzą. No dobrze. Więc tak, wszyscy oprócz mięsa do tyłu. I teraz rozstawmy was i kołki, i nie uciekać. To jest raz. Dwa. Wy z tej strony, bo będziecie sobie dobrze radzić przeciwko konnicy. Wy z tej strony, bo także przeciwko konnicy będziecie sobie radzić nieźle. A was dam tutaj, bo będziecie, bo tak. Bo nie macie innego wyboru. Hehehe. Bo ja was troszeczkę do tyłu dam. O.
I teraz jest zdecydowanie dobrze. Jeden będzie krył drugiemu plecy, jeszcze tam boki. A więc armatnie sobie przyjmie jak na siebie, jak na swoje zadanie oczywiście. Na to został w końcu powołany, żeby przyjmować obrażenia. Ci są dobrze przeciwko walce przeciwko piechocie, ale... Ale tej walki trzeba najpierw dotrwać. No okej, myślę, że wszystko. Start bitwy, Ctrl A, grupa. No i dziękuję. Poczekajmy. Ty, konnica, o, idzie do ataku. Jacy cwani. Ze względu na to, że i tak jesteście głównym, to chociaż podam ze strzały. Zwiększmy tempo. Ale macie zasięg. Boże, wy jesteście łucznikami? Jeden raz może dać się strzały. Czekajcie, jest coś, jakiś problem z grafiką pewnie znowu. Niby jest obniżone. Na przykład atakujecie? Czy nie? Czy tak czekacie po prostu? Na zbawienie? Nie rozumiem tego. Tamten oddział już strzela, a ci się zastanawiają. Aha. Jakbyście mieli pół metra zasięgu. Zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek im zrobi. Jedna jednostka padła, albo dwie. Ale macie spełnić przede wszystkim swoje zadanie, czyli mięsa armatniego. Tam. A wy walcie cały czas. Wy zresztą też. Też płonące. A wcale mi nie żal ich. Ten. Nawet nie wysyłać im wsparcia. Nie. Trzeć pozycję. Tylko tyle, co strzelać jeszcze może raz, jeżeli w ogóle będzie taka możliwość. Nie ma możliwości, super. Ile on stracił tam? Wystarczająco dużo, żeby ustawić jeszcze raz tych panów. W ten sposób. Zwiększmy się do sześciokrotnego tempa i poczekać, aż znowu wbiją się w naszym mięso armatnie, które zobaczcie, no 250 jakich tego jest, to trudno jest to wybić jednak. Trzeba do każdego podjechać, każde walnąć. No, mięso armatnie nie jest złe. Jezus, to snaga. Dobra. Teraz uaktywnijmy może nasze boki. One też będą ważne. Będziecie ważne w walce przeciwko konnicy. Jakiejś takiej wcale nie słabej, albo właśnie wręcz przeciwnie, tej najsłabszej. Zastanawiam się, którą konnicę można byłoby wziąć na swoją. Na swój cel, no. Trzykrotne. Walicie czy nie? Nie. Krotne tempo i tutaj. Patrzcie, nawet strzelili do nich. Oho, oni są jak... Oni odstraszają, bo to są jednostki... Wow, no walkę na... To jest całkiem niezłe. To są jednostki walczące z dystansu bodajże. Tak. Za każdym razem, kiedy oni do nich strzelają, to oni ich odstraszają. No to snaga w tej chwili jest świetnym wyborem. Wiem, że jest dwukrotne tempo, ale... Nie wiem, czy jest sens zmieniać na mniejsze. No dobra, no zmieniliśmy, to już zmieniliśmy. O, już zaatakowali, już. Nie wytrzymali, hehe. Ojejku, no. No, zaatakowaliście mój ulubiony oddział. Co za chamy jedne z was. Wiecie co, tutaj jednak ta snaga padnie. Więc wy macie wytrzymać i tyle, no. Nie macie innego wyboru, krótko. Krótko mówiąc, snaga powinien sobie dać spokój i uciec. A wy oskrzydlać. Wy czekacie, a wy atakujecie tu. To wybiegiem.
Zaatakowali sobie, poszli. Co za gówna jedna. Tutaj, ładnie. Snaga to, co zrobić miała, to zrobiła, czyli przyjęła obrażenia i sobie poszła. Dokładnie o to chodziło. 29% poległych naszych, no ale to chodzi oczywiście przede wszystkim o Snagę. W tej chwili naszych już tak bardzo dużo padać nie będzie. Jednostek, a tutaj już rogi wygrywają bez problemu. Tak, zachodzimy ich w takim razie. No wiecie, no oni są jednak dobre jednostki przeciwko walki przeciwko konnicy i właśnie o to, kawalerii, przepraszam, i właśnie o to. Nie, to kurde, co ja powiedziałem, jedno i to samo. Dobra, dobra. Te jednostki też nie są złe przeciwko kawalerii, jednak mają włócznie, dają sobie radę. Więc wykorzystanie ich jest jak najbardziej prawidłowe. Coś tam padło? Nie wiem, czy coś tam padło, walka wręcz w takim razie. O, bardzo ładnie. I lecicie teraz tam. Tylko zabić tych czterech. Ten generał ma tylko stać. Uruchamiać własne. Rondy, wjeżdża mi. Gdzie dziadu jeden? Tutaj. Zakręcamy. No nie. Pierdalaj mi stąd. Czemu oni tymi halabardami, to oni powinni się nadziewać na te halabardy? Powinniśmy wygrywać. To jest takie moje osobiste zdanie, że te jednostki powinny być zdecydowanie dobre przeciwko Rohanowi, a nie takie badziewne, jak są w tej chwili. Tutaj kawaleria nasza wygrywa, znowu muzyka. Nie wiem czemu, ale się włączy. To jest ten bóg, czasami się muzyka wycisza. Tu. Okrążamy ich. Ta jednostka musi wytrzymać na środku, tylko i wyłącznie. O, a wy już bardzo ładnie okrążacie przeciwnika. Okrążacie, bla bla bla, nieważne. Cały czas teoretycznie naszych więcej padło, ale w tej chwili no to już... Nasi oponenci mają bardzo trudną sytuację. Bo nas jest cały czas więcej. Co to za oddział? Już, rzucać się. Jasne, że będzie nasze. Dobra, zwiększę tempo. Będą tak dwie godziny szli. O, i tyle było po kawalerii, znaczy po jednostkach przeciwników. Czy wygrywają jednak przeciwnicy? No okej. To dla nas problemem żadnym nie jest. Pięknie. No i ładnie, zwiększę tempo. To jest tylko gonienie przeciwnika. Ty gównie. Ja ci dam. Co jeszcze mi wjechał w włóczników, ale uciekł już. No matko. Który to oddział tak dostaje ten? To jest w ogóle konnica generalska, no to się nie ma co dziwić. Tat. Jakby co to prowadzę te bitwy troszeczkę szybciej z bardzo prostego względu, po prostu... chcę... w miarę szybko je zakończyć. Gdyż, ponieważ... wiecie, no długo tracimy czas na te bitwy, a... No nie są one, już tyle widzieliśmy, że no nie są one aż tak potrzebne dla nas. No jakaś tam. I to jest podstawowa jednostka do ścięcia po prostu.
Coś tam było. Półorkowie dokładnie, half orks. Ja nie rozumiem, co oni robią, takie. Chodź tu. Generał? Chyba tak. Ale tak się bije właśnie z generałem, no. Bijesz, nie bijesz. Sam człowiek nie wie. Przejedzie, zabije 10, zanim padnie, to 2 lata miną. No zobacz, no i sobie ucieknie, nie? Jeszcze. Zabijcie go, no bo już wam dość sporo ludzi wybił. Tak trudno? Oczywiście uciekł, no bo po co? Miałby zginąć. Czy mi to jak on mi ten oddział wybije, to się zdenerwuje. No nie, no bez jaj, no wybij i zabijcie go w końcu. Dajcie ten ostateczny cios, ładnie zginął. Coś jeszcze? To ci panowie do wybicia. A i wy ich nie dogonicie, więc 1700 za 1000. Przy czym Snagi zginęło 600, albo nie no, na więcej, 700 ponad. Znaczy na głowę wypadło jakieś 200 ludzi. Może no, 1 do 1, tak straty. Z tą różnicą, że nas było znacznie więcej, więc... Oczywiście odliczając Snagę, bo normalnie to straciliśmy znacznie więcej, ale on stracił bardzo dobre oddziały. Więc dla nas to jest plus. Execute 6500, znaczy 6100, znaczy. To zobaczcie, no jeszcze Lostier nasze. Jeszcze nie? Jak śmiesz. Jak śmiesz, jakiś gówno. Plus 3 do dowodzenia, bardzo ładnie. Połączmy. Już mamy kolejny oddział. Przyjmujący na klatę, wszystko. I będziemy w następnej turze na plus. I to ładny plus, dobra. Kolejki stracone, myślę, że... Aj, co ty tym ty idziesz, 3 oddziały jakieś. No powinniśmy te 3 oddziały w miarę przegonić, bez problemu. Pojar jest bezpieczny. Tak się jeszcze zastanawiam, czy coś mnie może zaskoczyć. Rohan upada. Jednak Rohan upada, czyli jest bardzo, bardzo sympatycznie. W tej chwili jak stracą swoją stolicę, to dopiero będzie ryk. No ale jak już Rohan upadnie, to nie będziemy mieli tak naprawdę żadnego przeciwnika. Bo Gondor jest faktycznie mocny, trzeba przyznać, ale z Gondorem nie będę się bił. Z prostej przyczyny, po co mi Mordor wjeżdżać tutaj zaraz pod moje granice i latać po moich ziemiach. Niech się naparza jeszcze z Gondorem, no chyba że Gondor będzie wygrywał, no to wtedy coś tam rozkminimy. Ale w sumie tak takiej długiej kampanii raczej prowadzić nie będziemy. Więc myślę, żeby pójść na północ, zająć Enty, po Entach zniszczyć jedną frakcję elfów i wraca do Mordoru. No. Teraz oblegane. I teraz czy jakieś tutaj, nie wiem, spawn armii nagle się pojawi, czy coś? Nie, nie. A jednak coś idzie. I ciekawy jestem, czy to coś było wcześniej. So. Deklaracja wojny. Jak to nie mogę tak... 80... Co? A to tylko jeden generał jest? Gdzieś ci jednostki zniknęły? To chyba ten. Tutaj dołączyły. Bardzo możliwe, że po prostu tylko generał jakiś idzie. I respect you, enemy. I co, przetrenowanie i tylko to, tak? Teraz przetrenowanie zaszło, ile hajsu? Tak jest. Całe pieniądze na to przetrenowanie poszło. A ja sobie chcę przetrenować tych panów. I czy atakujemy teraz Edoras? To jest pytanie. Zobaczmy. Dostało 3 jednostki tylko. Ma dobre 2 jednostki, które trochę wytrzymają. Jakieś tam... kawalerię, która może nam zrobić. I tak, łuczników nie ma praktycznie żadnych. Moi kochani, Sejwik, Breivik.
I lecimy po Edoras. Będzie jeden dłuższy odcinek, ale myślę, że nie powinno mnie to jakoś strasznie zamolać. W momencie, kiedy zdobędziemy Edoras, to te wszystkie jego armie będą musiały wtedy nas oblegać, a to jest dla nas... Też nie wiem, czy to jest dla nas takie okej. Chyba wolałbym jednak w polu ich rozprawić się z nimi. Ciekawy jestem, czy będzie spawn armii. Wydaje mi się, że będzie, ale co dostanie? Mam nadzieję, że za zajęcie Edorasu to nie dostanie takiej super, uber, zuber, takiej, wiecie, armii pokroju, że nie wygrasz, bo takie też są. No i to bym się bardzo... Nie byłbym zbyt niezadowolony. Panowie, raz. Wiecie, co was, to tak nie wiem. No dobra, idźcie z tym, co tam. Co? Co, Edoras, ty nie masz... Po co ja to robiłem? W takim razie berserkerzy przejmują tego. Też puszczać, by zajmować. Zobaczcie, to nie ma sensu w ogóle. Wszystko oprócz panów do przodu. I w tej chwili jesteście ustawiani. Dwa, trzy oddziały kuszników w przód. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć. I jeszcze ta muzyka. Piękna. Nie, nawet jeżeli teraz się doczepią do prawa autorskie do mnie, to nie tego. To nie wyłączę ich. Z tym zablokują monetyzację, nic więcej. Przynajmniej mam taką nadzieję, że nic więcej. Tam potem informacja o kanał został usunięty. Nie, ale nie, raczej nie usuwają kanału za takie coś. Pięknie, coś jeszcze zostało? Został jeszcze Saruman i ci panowie. Ci panowie mają iść w przodem. To jest grupa, oprócz taranu. W sumie to wszystko jest grupą. A taran, gdzie jest taran? To jest... Orks. Tak, podjeżdżamy pod bramę, jejak. Czy te wieżyczki będą walić do mnie? Najprawdopodobniej będą. A tu jest piękne miejsce do strzału, widzicie to? Ale Edoras samo w sobie jest fajnie zrobione. Mogłoby być trochę bogatsze, ale... No ale już nie będę skomleć, no. No niech będzie tak, jak jest tutaj. Ale nawet... Nie wiem, czy to by było takie dobre do obrony, bo ze strategicznego punktu widzenia jest, ok? Ale z punktu widzenia, powiedzmy, gry, to już nie może, nie musi tak być wcale, ok? No dobrze. Zróbmy tak. Raz, dwa, trzy oddziały. Nie mają zasięgu w takim razie. Wiedziałem, że coś jest źle zaznaczone. Do przodu, tak żebyście mieli zasięg i... Orchers. Tak żebyście mieli zasięg. Jeszcze. O, i teraz... Myślę, że powinien zostać wprowadzony niesamowity ostrzał. 4, 5. Będziecie jak osobna grupa. Mam nadzieję, że będzie... Dziej, jedno tempo. Spaleni żywcem. Kurczę, no. To się nazywa... Rzeźnia. Wiecie co, was jeszcze przestawię kuszników tutaj bliżej. Mi tam nie walili wszyscy z jednego miejsca, bo jeszcze okaże się, że po swoich będą strzelać. Wcale bym się nie dziwił. No to wiecie, zanim my te bramy rozwalimy, to tu już... Dokładnie, ja nawet nie wchodzę jeszcze. Mógłbym, ale nie widzę sensu. Absolutnie. Raz, dwa, trzy. Was też w sumie mogę zrobić jako grupę. Was to po prostu ustawię jakoś w ten sposób. W sumie was jeszcze nie jako grupę, tylko w ten sposób. Widzę, że tu moje oddziały dystansowe porobią robotę. O, dzień dobry. ...8% oponentów już tak naprawdę poszło w piach, no to... To nie wiem, czy to jest takie dobre dla Rohanu. Tutaj się na razie nie będę bił. Tu, znaczy tutaj nie będę ostrzeliwał, tylko...
Tylko tych panów. Prosta przyczyna, nie chcę walić swoim po plecach, bo moi myślę, że są w stanie wygrać z tymi, chociaż widzę, że cały czas się wysypują. Oponenci. 11%. Myślę, że około 10% będziemy mieli maksymalnie strat. I teraz zmniejszmy tempo. Chyba jest dwukrotne? Jest dwukrotne. Tak czy siak. Co to jest oddział? Stać miejsca pilnować. W ten sposób. Biegiem. I was także mogę wysłać tutaj. Biegiem. Koniec pauzy. To wy tam macie się przestawić, tak? Oj, oj. Wyczuwam niesamowite walenie po plecach swoich jednostek, po prostu. Chociaż kto wie, bo jak na razie ich utrzymujemy pięknie. Dobra, walić nawet po plecach naszych, no jeden oddział mogę stracić. Jeżeli uda nam się wygrać tę bitwę w taki sposób, jak tutaj widzimy, no to jestem w stanie ryzykować. No zobacz, ile tam ich płonie, pięknie. Sami siebie zabijają. Zwiększmy tempo do 6-krotnego. Myślę, że można, tylko jak centrum, może w miarę monitorować ten stan liczebny naszego oddziału. Cały czas ten stan liczebny, tak czy siak jest, zobaczcie, naprawdę spory. Wiecie co, można zrobić tak, bo wy walicie pod kątem, to jeszcze git, ale wy walicie za plecy swoich i tu już nie jest git. Co to? Co? Gdzie są kusznicy moje? Gdzie jest ostatni oddział kuszników? Da. A jeden w drugim siedzi, no to dziady jedne wy. Tamtych strzelajcie, albo starajcie się strzelać w tamtych. Coś tu uciekało chyba, miałem takie wrażenie. Pięknie, 28 za dwóch, no to... Można zrobić tak naprawdę, że tylko tutaj tych na przykład będą odstrzeliwać. A kusznicy, ponieważ są bardziej celnie strzelają, na przykład tych. Myślę, że tak będzie najlepiej. Podejdźcie bliżej po prostu, ci moi łucznicy. Dzielni. Dzielni, niedzielni, ale... Tym już zaatakujmy. Dwukrotne tempo, może to jest troszeczkę za szybko. I starajcie się tam trafić. Albo nie, dobra. Zabijmy po prostu ten oddział. Znaczy wybijmy ten oddział. Wy atakujcie tych. I naprawdę ustawić się tu. Tak, w ten sposób. Wystrzelać tych panów. Ta jednostka naprawdę świetnie sobie poradziła berserkerów. Taki nacisk, to było naprawdę mega. Ale jednostki dystansowe nam zabiły z 30 spokojnie procent. 35 nawet, jestem skłonny stwierdzić. No zobaczcie, no to już jest pograne, tak? Bom, bomki. 4% naszej armii. Ciemnicy tam padają po prostu w niesamowitym tempie. Deszcz, strzał. Dziękuję. Podejdź bliżej. Kto tam nie ma zasięgu? Tam. Tam strzelać. Mam nadzieję, że już to się stanie. No i teraz tych ostrzelać po prostu. O, jedzie konnica, o, jedzie konnica. Konnicę już trzeba ostrzelać specjalnie. Nie ma opcji innej. Was to w sumie mogę wysłać, ponieważ jak ten jedno dzieło stracę, to mnie... Tak nie zaboli, a wy jesteście bardzo mocni w obronie, więc będziecie po prostu się przepychać. Moje jednostki dystansowe mają zniszczyć tą konnicę i tyle. Wasze główne zadanie. Tak,
tak nieciekawie, powiedziałbym, z tą umieralnością tego oddziału konnicy. Tak, tak. Tam ostrzał, ale taki full ostrzał. Wracamy się może. Tak, wrócić się, ustawić osłonę. A tej kusznicy, łucznicy, to a, to wiesz, ten 10% jak stracimy, to będzie pięknie. To będzie wtedy jeden oddział, tak? Tak, czy też liczebność jednego oddziału lepiej brzmi. Zwiększę tempo. I jak to teraz będzie, proszę państwa? No ginąć, ginąć. Ajajaj, nie lubię walczyć przeciwko temu oddziałowi akurat. Nawet bodyguard. To już nie ma to tamto. Bodyguardem będzie troszeczkę trudniej. No szkoda, że nie mają tych wyższych murów, bo te to drabiny by się przydały i wieża oblężnicza. O. Kto tam nie ma strzał? No to już do tyłu, bo mi się nie przydacie absolutnie. Ci ucznicy, którzy jeszcze mają strzały, to walić. Co, że już nikt? No dobra, w takim razie... Starajmy się może tą naszą... Dobra, nie, wy się wycofajcie tam gdzieś. Jezus Maria, gdzie wy idziecie? Chcecie utrzymać pozycję. A no tak, przepraszam. Jednego słusznego oddziału do niszczenia przeciwników nie wysłałem. No dobra. Jedyny taki. Raz, dwa, trzy, boom, wbita. I zaraz powinno to pójść w miarę łatwiej. Od razu idzie. Się zajmijcie tylko tą strażą generalską. Ła, jak ich dużo umiera. Naprawdę ten oddział jest przekozaczony. Już mam odpowiedź, dlaczego tak nam... Dlaczego nie mogliśmy się przebić. No, ten oddział po prostu nie był w walce. No coś... Jaka to jest imba, Boże. Zobaczcie, on wszystko niszczy. Aż zmniejszymy tempo. Jeszcze ani jeden nie zginął. Boom, jakiś problem. Jest, no, kładam ich jak zboże. Dobra, zwiększę tempo. Znowu ostatnio jakąś tendencję do nagrywania 40-minutowych odcinków, nie wiem czemu. I cały czas walczą i nie poddają się, dlatego że po pierwsze bronią miasta, a po drugie mają przy sobie generała, który jeszcze żyje. Czekajcie, coś tam walnęło jeszcze przed chwilą. Płonącymi strzałami, a to może przeciwnicy, no. Dobra, Riedemark Skarmichers.
Pokażcie, że nie ma nikt z nami szans. Nie, ten ludzie jest niesamowity. Ich jest 28. Zobaczcie, nie padł jeszcze nikt. Oni mają już jakieś buffy, bo z tymi statystykami to oni na pewno nie są tacy potężni. Z tymi statystykami, nie. Zdecydowanie tam jest coś ukryte. Dobrze, ale zobaczmy ostatniego obrońcę. Edoras, ten, który ginie. Jeszcze tam jakieś, wiadomo, jakieś pierdółko ci generałowie będą, ale nigdy nikt tak wielki, żeby urzędować w Edoras. O, jeden zginął, to pewnie od tego. A, wiem, że z doświadczenia wiem, że taki gość umiera najprawdopodobniej zawsze. Dobra, nie będę marnował moich ludzi, oni muszą tu się wyrżnąć. Nie, dobra, robimy challenge. Jeżeli oni rozwalą sami tych wszystkich, to ja nie wiem, co ja... to nie wiem, co to będzie. Na razie nie patrzymy na tego, patrzymy tutaj na 6-krotne przyspieszenie, bo on tutaj będzie umierał 10 lat. Jest, no w końcu. Tempo 1. Kurwa, oni się boją nawet oddawać strzałów. No, zobaczmy. 6-krotne tempo. Jeżeli oni to zrobią, to jest niesamowite. Takie 3 oddziały i masz na zamek zdobyty tak naprawdę. O, wszyscy się rzucili. Będą szybciej umierać? Przeciwnicy? Hehe. U naszych coś tam zginęło. Wow, naszych jak nagle zaczęło szybko umierać. Chyba jednak nie spełnią challenge'u. Nie, przytuczyli ich trochę masą swoją. Dobra. Był jeden oddział tam, myślę, powinien zrobić. Albo nie, co ja mówię, cholera. Jedziemy. Aż żal tracić tak doświadczony oddział, nie? A ja wam powiem, że nie. Ma pokazać, jak się utrzyma, to przeżyje, bo już odsiecz idzie. Jak się nie utrzyma, to znaczy, że nie było warto i tyle. Wybijać to. Niby pikinierzy, a tak dostali w pierdziel, że oluje. Tam teraz. Mega to, co się dzieje w tej chwili. No ładnie, 13%, myślę, że 15% to będzie góra. Ile stracimy? Tutaj moje wilczki sobie przyszły troszeczkę podekspić się. Hi. Dobra, kończymy tę zabawę. Tak oto właśnie upada Edoras. Miasto władców koni. Nie wydaje mi się. Pada jak każde inne. Tam. A chronią ich chłopi. I nigdy więcej. Pam pam param. Jeszcze się utrzymali, ja pierdzielę. Nie wybili wszystkich, nie wybiliby wszystkich. Ale 300 straconych z 2000. No jedzie oraz nasze. Dziękuję, dobranoc, krótko mówiąc. Cudownie. Cudownie, moi koni, wręcz powiedziałbym, że niesamowicie dobrze nam idzie. Chciałbym pogratulować wszystkim tutaj obecnym. Przede wszystkim mi. I tylko mi, hehe. Tak, Edoras upadło, cudownie. Dunharu jeszcze będzie trzeba zdobyć, ponieważ ta twierdza będzie troszeczkę dla nas, nazwijmy to, niezbyt przyjazna. I zacznę z pana armii, czy nie? Kupacja, 1800 sztuk złota co turę. No, jesteśmy bogaci. O, mogę rekrutować dyplomatę, ho, ale szpiega przede wszystkim. Teraz pytanie brzmi, ile ja tutaj mam Melkora? Niewiele. No, Shine of Melkor. Relacje straszne, armia zniszczona. Połączmy sobie jednostki i zobaczmy.
Kurde, ja mam tyle łuczników i kuszników, że oj, nie mogę przesuwać tak mapy. Nauczyłem się ostatnio z cywilizacji, ponieważ sobie robiłem dość spore, długie posiedzenia z cywilizacją, tak nazwijmy. I tak było. No dobrze, Rohan, teraz informacja dla mnie. Czy powstanie jakiś spawn army, czy po prostu? Jeżeli nie powstanie, to Rohan upada. Oj, nie powstał. Rohan upada. Nie, no wiadomo, że te miasta, tak jak na przykład Onodrich, czy coś takiego, one będą miały teraz darmową rekrutację i to naprawdę dobrych jednostek. Ale to i tak nic nie da. To i tak nic nie da, dlatego że ja dzięki tym pieniążkom ja stworzę teraz tą armię, co mam w Edoras. Ja tam dopcham jeszcze tych moich jednostek naprawdę dobrych, które sobie teraz zrekrutuję. Krótko mówiąc, wymieniając tych nadszarpniętych, między innymi. To jest jedna rzecz. No a druga rzecz to to, że 40 minut mam nagrania, nie? Zaraz. Dobra, zaraz, to zamkniemy ten temat w następnej turze. No i oczywiście tamtą drugą moją armię przede wszystkim wyposażę i to będzie pełna armia, która sobie tam będzie dalej zajmowała te już ostatnie tereny. Edoras Fallen, ojojoj. Zazwyczaj jak są takie informacje, to te jakieś spawny armii powstają. Coś powstało? Nic nie powstało. Fenomenalnie. Ty tam? Pokaż mi, co ma Dunharrow. Dunharrow nie ma nic, a na pewno będzie miał Garnizon Script. To jestem pewien. Jesteśmy niesamowicie na plus, jeżeli chodzi o pieniążki. Dobrze, moi kochani, dziękuję wam za uwagę, bo jest tego już zdecydowanie za długo. Trzymajcie się, bye bye.